Jak ty łączysz koncertowanie i te nieprzespane noce z treningami? No powiem ci, że jest ciężko, bo kurde, tak naprawdę od czwartku, piątku my już nie ma w Warszawie do niedzieli i jeszcze w poniedziałek, jak masz mamy ten trening, no to ja jeszcze jestem wyjebany w kapci mocno. Bo to jest tak, wygląda często tak, że gramy na przykład 3 koncerty dziennie i o 3 wracamy do hotelu, 4, czyli następny cały dzień jestem rozjebany. No. Dzisiaj też jestem rozjebany, ale mój rywal ma to samo, więc szanse są wyrównane. No dokładnie, ale masz jakiś sposób, żeby wiesz, zwiększyć swoją wydajność? Tak, dostałem na urodziny ostatnio 26, pozdrawiam tę ekipę moją. Kupili mi pierwszy raz na urodziny nie flaszkę, tylko kupili mi tarcze do tarczowania, takie zajebiste paski. I teraz wyciągam ich zamiast na drina przed koncertem, to idziemy na trening. Chciałem to zobaczyć. Graliśmy koncert w jednym mieście z Kubańczykiem i ustawiliśmy się z jego ekipą na tarczowanie właśnie zamiast na chwilę, więc zajebiście, zdrowo. Spoko. Podobno brazylijscy mistrzowie Muay Thai kopali bardzo dużo lat w metalowe pręty, żeby utwardzić sobie piszczele. Ja zajebałem raz i chyba nie mam żadnych korzeni w Brazylii. Dobra, robimy teraz zadanko w zapaśniczej dyscyplinie twojej ulubionej. Robimy coś takiego, że osoba obalająca dodaje nam pistolet wyprosty, potem ty mi oddajesz to samo, wchodzę pod cios, podejście obalenie za dwie nogi i głową pcham w lewo. Mam platformę, więc muszę rozciągać zawsze czwórki. Wystarczy 10 minut mojego kosiowego obiegania i są już rozjebane. Prawa ręka bije słowa, prawy sierpo, ma lewą rękę nisko. Nie ręce słowa, ręce. Łokcie mocno, łokcie mocno. Mieli to do tyłu, na łokcie, głowa równa. Dobrze, ręce. Tutaj lewą ręką cały czas, przekazam lewą rękę, cały czas. Bardzo prawa ręka pracuje. Uderzaj, uderzaj proszę. Już na bok schodzisz. Raz w górę. I na bok się rzuca. Tym bardziej podchodzisz. Nie odchylaj. Albo wchodzisz na brzuch, jak się tak wychyla. Ręce wysoko i na boki się rusza. 20 sekund. Ręce! Ręce smoła. Ręce! Ręce! Końcóweczka. Raz! Przerwa! Dużo
spadujesz? No teraz już coraz częściej, z tego, że miałem przerwę przez 3 miesiące, przez uraz. Teraz przyspieszone tempo z Norbertem mamy i co drugi trening jest jakiś sparing. No zabijacie, tak? No, ale nie masz miły, trzeba zapierdalać. Po waszym face to face'ie z Miłym, dużo ludzi mówi, że masz potencjał zadymiarza. Widziałem takie komentarze, właśnie byłem w szoku, bo k***a, ten face to face był taki milutki, taki pozytywny, a i tak ludzie szukają potencjału na dymów. Ale skoro tak uważają, no to bardzo się cieszę. Widocznie fituję do schematu tam. Chciałbyś mieć walkę z kimś, kogo rzeczywiście nie lubisz? No myślę, że to by było najlepsze, bo wtedy nie musiałbym się zmuszać do napierdalania się z kimś. Nie wiem, czy też tak miałeś podczas swoich walk, że jak z kimś się lubiłeś, to... większa motywacja jest. No, a jak się z kimś nie lubisz, to jest właśnie agresja się sama wytwarza w twoim organizmie, nie musisz na siłę kogoś k***a. Większa motywacja z treningów. Powiedz, jest taka osoba, wiem, że z Tymkiem, o tym już gadałeś na face to face, że jakś tam jest spina z Tymkiem, ktoś jeszcze jest na horyzoncie. I czy Tymek się odezwał do ciebie po tym miejscu? Nie, właśnie się nie odezwał, ale w sumie kurde nie chciałbym już tego ciągnąć, bo już powiedziałem, co miałem powiedzieć. Okej. A co do następnego, wiesz co, gwarantuję ci, że w momencie skończenia się mojej walki teraz z moim panem, będę mógł od razu ogłosić drugą walkę, z kim bym chciał potencjalnie. Także poczekajmy. Czyli jest jakaś osoba jeszcze poza tym. Najpierw się skupiam na pierwszej walce i w momencie, kiedy ta walka się skończy najlepiej korzystnie, to sam ogłoszę, co jest dalej, więc bądźcie czujni, nie skupujcie mojej walki. Jeśli są takie osoby, bo będzie się działo. Ale powiedz, co jest osoba, tutaj nie przepadasz za nią, tak? Ona za mną również nie i myślę, że mogłaby się zgodzić na taką walkę. No dobra. I to, właśnie to jest ten pojedynek, na który będę czekać, bo przy pierwszym mamy walkę z mordą, którą się jakby lubimy, nie mamy żadnej spiny i spoko, bo będzie zdrowa bitka. Ludzie to zauważyłem, że lubią po naszym face to face, bo jest naturalna szczerość i pozytywność. Ale druga walka myślę, że będzie już bardziej ognista i potencjał dymowy dopiero wtedy osiągnie swoje. Czyli... jak dymometr maksymalny, jak się mówi? Wyjebie ponad tak, skalę. Tak. Jest potencjał tutaj i może go wykorzystać. Tak, ja ogólnie podpisując z wami kontrakt, staram się, pomyślałem sobie w głowie jedną rzecz, żeby wszystko było naturalnie. Jeśli z kimś się lubię, mamy się naparzać, to nie będę na siłę go cisnąć. Jeśli z kimś się nie lubię, to nie będę na siłę jego kolegą, tylko będziemy się napierdalać po prostu, jakbyśmy się nienawidzili, bo tak będzie. Brzmi obiecująco. A teraz lecimy kolejną rundę. Tak jest. Szkoda, że takie przerwy długie nie mogą być na walce, no ale cóż. Walkiem lewym. Twarzy się trzęsie. O k***a. Co jeba? Może nie róbcie jak mamy z pierwszej rundy mamy głowę. Ja bo jest dyskwalifikacja przez czasy w szczepionkach. Okej, głowa. Trzej. Dawaj. Na bok. Zatrzymujesz, no po prostu. Na boki, na boki. Od dłuższego czasu zmagam się z kontuzją lewej ręki. Nadaje się do wywalenia. Fizjoterapeuta jest pilnie potrzebny.
Dobra, słowa. Spadek zakończył się na rehabilitacji. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze z tą ręką. No, też mam taką nadzieję. Ja skakuję po tobie, więc. Spoko, jest to kontuzja, która gdzieś się od dłuższego czasu mi męczy, ale przyznam, że troszkę mi ją dobiłeś. Nie taki był plan, ale... Najważniejsze, że udało się zrobić dwie rundy po 3 minuty. Bardzo mocno kopiesz, czekam na swoją waleczkę. Dzięki. Powodzenia.